Dzisiaj zawitaliśmy z powrotem do sklepu wędkarski.com, bo zaczął się sezon na sandacza. W zasadzie sezon na sandacza to się zacznie w poniedziałek, tego portowego sandacza, bo koniec zakazu portowego kończy się z ostatnim dniem lutego. Natomiast słuchajcie, dzisiaj zobaczymy sobie przynęty na sandacza, zobaczymy jakieś wędziska, jakieś kołowrotki. Ogólnie mówiąc, nowości na sandacza. Większość z tych rzeczy kupimy po to, żeby zawodnicy, którzy 6 marca będą brali udział w zawodach, Władkowy Sandacz, mogli je wygrać. No i tu zrobimy, słuchajcie, małą zmianę, ponieważ dzisiaj sobie zobaczymy film o kogutach i o przynętach gumowych na sandacza. Mam ją też, kupiłem sobie właśnie na te zawody Władkowy Sandacz. Nie będzie kołowrotków, nie będzie wędzisk. Jakieś wędziska już poszły na Facebooka. Słuchajcie, myśmy tam byli naprawdę 3 godziny i nie ma sensu, żeby teraz tutaj to wszystko wam robić, ponieważ no, film by trwał z godzinę co najmniej. Także zapraszam na film o kogutach i o przynętach gumowych na sandacze. Kogut jest fajny, ale ja myślę, że właśnie w czerwcu, czerwiec, lipiec, sierpień, nie? To jest ten okres, gdzie najlepiej się sprawdza. Potem jeszcze jesienią, jak sandacz jest powiedzmy nieaktywny, żeby mu tam puknąć troszeczkę odno i on się potrafi wkurzyć i przygnieść, nie? Ale raczej jest to przynęta letnia. No, typowo do agresywnego obławiania. Wpływamy na miejscówkę, trochę uderzeń po dnie, zmieniamy gramaturę, chce lżej. Te pióra się fajnie rozpościerają i go tam denerwują, nie? Szczególnie jak jeszcze jest na przykład jakiś nurt delikatny, to też pióra zaczynają wachlować. On podlatuje i często branie jest przyciskane, nie? Bo myślisz, że to jest rak po prostu jakiś, który go tam próbuje podskubać. Bardzo ładnie wykonane koguty niektóre o różnej gramaturze, tak? I mówisz, to na sandacza jest bardzo dobre. Tak, no mówię, tam gdzie na przykład dana przynęta nie jest wykorzystywana, ktoś to się pojawi z przynętą zupełnie nową, typu mandula właśnie albo kogut, no to może to zrobić robotę, tak? Ten kogut bardzo fajnie wykonany, tak? Z takimi piórami jeszcze dłuższymi. Oczywiście po zamoczeniu w wodzie troszkę inaczej będzie wyglądać, ale wiem, że są łowiska, gdzie koguty są bardzo skuteczne. I są też wędkarze, którzy bardzo je lubią i stosują na sandacze właśnie. Mandula, kogut może być czymś nowym u nas, tak? No bo u nas w porcie raczej albo z opadu się łowi, albo przez ostatnie lata raczej dropshot w większości przypadków. Przynęta, która jest inna, może po prostu bardzo dobrze podziałać tam. Warto spróbować. Kilka kogutów mam gdzieś tam w pudełkach. Może nie tak pięknie wykonanych, ale... Jakbyś miał wybrać jednego z tych wszystkich? Co? Znaczy tutaj bardziej będę się kierował jakimś tam swoim własnym gustem. Jeżeli chodzi o wzory, ten mi się bardzo podoba na przykład, tak? Jakiś kołnierzyk taki połyskujący, srebrny, białe elementy, no i piękne dwa pióra tutaj dołączone. Albo po prostu ten biało-czerwony też jest dosyć fajny, ale inne kolory też mogą być skuteczne. Róże na przykład też można by było zastosować to akurat na mniejszej główce. Co taki kogut miałby imitować, powiedz? Wiesz co? Powiem ci szczerze, że nie wiem. Czasami w wędkarstwie pstrągowym można się na przykład zastanawiać, co imituje na przykład wahadłówka, nie? Czy to jest jakaś rybka trącona? Tutaj, wiesz co, z takich organizmów morskich ciężko powiedzieć, nie? To jest jakiś uciekający kształt pewnie dla sandacza. Jak mówisz, tam przejedzie blisko pyska, to na pewno się skusi. No dobra, ale teraz marzec, kogut wchodzi w grę, czy myślisz, że jeszcze nie? Ja myślę, że bardziej guma połączona z czeburaszką. Zdecydowanie. Czyli jakaś guma pływająca, którą postawimy na dnie. Ta guma się lekko uniesie, poczekamy kilka sekund, a sandacz ma czas, żeby podpłynąć i to obejrzeć, tak? Kogutem jednak pracujemy cały czas, robimy podbicie, skręcamy podbicie, on musi cały czas podskakiwać, stukać, walić, ten sandacz ma być agresywny. Teraz raczej w marcu zdecydowanie czeburaszka, guma, która pływa, albo robi jakiś ruch, jak ją zostawimy, jakieś frędzelki ma ta guma, gdzieś tam się porusza, zostawiamy ją na 5 sekund, delikatne skręcanie, ten sandacz ma czas, żeby podlecieć i zobaczyć, nie, w ogóle co to jest. Są ciekawe sposoby zbroja, bo Kolendowicz na przykład pokazywał, że bardzo skuteczna jest czeburaczka, kotwiczka, i tylko za jedną kotwiczkę, dokładnie, za czubek zbroi ją, nie? Bo wtedy guma jest cała luźna, tak, po prostu tak, nie ma żadnego, nie ma żadnego przesztywnienia. Tak jak ją nabijemy na główkę, to ona jest cała sztywna. W momencie, jak ją zaczepimy za sam praktycznie haczyk, ona jest cała luźna, a sandasz tak naprawdę też czasami smakuje, tak jak mówił, na martwą rybkę, potrafi wessać rybkę, wypluć ją, bo coś mu nie gra, bo czuje haczyk. Tak samo jest z tą głową, jak ona jest zaczepiona tylko za główkę, to ma czas ją po prostu wessać i już jak już ją wessie, my czujemy branie, zobaczymy je szybciej na plecionce niż na wędce, jesteśmy w stanie go idealnie zaciąć głęboko w pysk.
nie mówię na trupkę, ale właśnie wszyscy mówią, że na trupkę trzeba trochę poczekać, nie? Trzeba poczekać i trzeba dobrze uzbroić rybkę, to jest podstawa. Tak jak na żywca też. Mhm. Sam znaczy, że potrafi rybkę wziąć, popłynąć z nią kilka metrów i ją po prostu wypluć, bo coś mu nie zagra, coś czuje, że jest albo jakiś hak w środku, albo już był wcześniej kuty i wypluje, nie? Tak jak mówimy, na koguta nie ma szans, no bo jest duża kotwica, ostra, gdzieś go tam podetniemy, czy nawet za skrzelo, czy pod kuty. Niektórzy nawet odliczają tam w myślach, jeden, dwa, trzy, tak. Ilości to tak. Karol, pokaż nam te gumy pływające, bo mówiłeś o gumach pływających, to jest dosyć ciekawa rzecz. Jest taka fajna guma. Japońska guma firmy Adusta. To jest odkrycie mojego zeszłego roku na sondacze. Guma bardzo pękata. O. Ma taką specjalną strukturę, jest bardzo pękata. Ogonek delikatnie pracujący. I teraz, to jest guma już z nacięciami. Teoretycznie do zbrojenia na hak offsetowy. Najlepiej się sprawdza, żeby zbroić ją w podwójną kotwicę. Czyli tu wychodzi jeden hak, drugi tu i czeburaszka. W momencie, kiedy ona opada na dno, zauważyłem, nie jest to guma do końca pływająca, ale czyli korpus delikatnie się unosi. Delikatnie się unosi. I takimi delikatnymi skokami to jest bardzo lubiany kształt przez sandacze. Zdecydowanie taki i tak samo wszelkiego rodzaju gumy jakieś podłużne, tak? Włączone z czeburaszką zawsze gdzieś tam na dnie lekko się unoszą. Podnoszą się do góry, zostawiamy taką gumę na 5 sekund i zauważyłem, że sandacz po prostu ma czas przez 5 sekund zobaczyć to i takim ślizgiem zbiera tą gumę po prostu z dna, nie? To są tego typu gumy. Jakie kolory właśnie na nocne łowienie? Zauważyliśmy, że taką podstawą po prostu perła, klasyczna perła. Można oczywiście tam sobie przebierać w kolorach. Ja zauważyłem klasyczna perła i jakieś mocne fluo. Na te dwa kolory miałem najlepszy efekt. Można to zrobić na dwa sposoby. Ja zbroję nawet czasami w taki sposób, że przebijam po prostu od grzbietu, przepycham sobie kotwicę w ten sposób do przodu, aż do momentu wyjścia do pyszczka. Ona wychodzi sobie od grzbietu, spód jest czysty, przesuwa się pod nie, podpinamy sobie czeburaszkę. Tak wygląda zestaw z czeburaszką. Jest czeburaszka przymontowana. W pracy przynęty to wygląda w ten sposób, że gdy my ją ciągniemy, guma jest praktycznie cała luźna. Ona chodzi sobie na wolnym przegubie, nie ma żadnych ograniczeń ruchowych, może się ruszać na każdą stronę. W momencie opadu, pierwsza opada główka. W przypadku jakbyśmy łowili na zwykłą główkę, główka opada nam cała z gumą. Natomiast pierwsza opada tutaj czeburaszka i za nią stopniowo opada guma. Pomalutku spada sobie. Jeżeli jest bardzo lekką gumą, z miękkiego silikonu wykonana, opada sobie bardzo pomału i sandacz ma czas podlecieć i ją zebrać jeszcze w momencie, kiedy ona się kładzie po prostu na dno. Czyli podskakujemy, spada pierwsza czeburaszka, potem opada sobie guma, sandacz ma czas, żeby ją po prostu zassać. Dobra, pytanie to teraz do naszego koordynatora sekcji spinning, Włodek, team, Jarku, czy ta kotwiczka nie jest za duża? Co, bo mi się wydaje dosyć duża. Minimalnie tak, ale mówię, tutaj wymiarowy sandacz, nawet taki 50 cm nie będzie miał problemu tutaj z zaatakowaniem tego. Można by było zmniejszyć, ale na pewno taki patent jest fajny, jednak większość osób chyba nadal łowi na standardowe jigowe haczyki. To połączenie czeburaszki właśnie z kotwiczką daje nam no właściwie zupełnie inną przynętę. Tak, no z tego samego ciężaru, tej samej przynęty gumowej, to mamy coś, co zupełnie inaczej pracuje, więc warto popróbować w ten sposób też. No ale myślisz, że tego typu zbrojenie jest ok? No mniej więcej, może minimalnie mniejsza kotwiczka też by mogła być, nie? Ale tutaj myślę, że czasami naprawdę na dosyć duże haki, nawet offsetowe, czy duże kotwiczki siadają nawet niewymiarowe sandacze, także. Kwestia, jak to będzie pracowało w wodzie. No, są tacy zawodnicy, którzy na przykład próbują swoich przynęt w akwarium, załóżmy, tak? Patrzą, jak to pracuje. W wannie. Tak, w wannie. Ale z tym połączeniem z czeburaszką się będzie praca dobra, tak, bo ona tak, nie jest na sztywnym zaczepie, tylko będzie ładnie pracowała. Dużo osób to próbuje. Dam zrobił niestety taki myk w tym roku, że miał longhorna. Ten longhorn wyglądał dokładnie w ten sposób. Idealna guma sandaczowa. No, też jak się pojawiła ta guma na rynku, to wszędzie na forach było pisane, że praca tej gumy jest idealna pod sandacze. Długa, wąska guma, pięknie pracująca z ogonkiem. Niestety wycofana już z produkcji. W tym roku Dam zrobił wersję, gdzie już jest wstawione obciążenie.
Guma wygląda tak samo, ma po prostu odciętą głowę i wstawioną główkę już po prostu tak w korpus, tak? Można ją oczywiście wywalić i wstawić swoją główkę, no ale nie ma tej główki, nie ma tych oczu, tak? Po prostu już są dozbrojone gumy. Czy dalej łowne tak samo, nie wiem, bo jeszcze też się nie zaczął sezon, więc ciężko powiedzieć, ale wędkarze się trochę wkurzyli, bo jednak no, jak była ta wersja, można było sobie samemu zbroić, a teraz dostajemy gumę już uzbrojoną. Trochę słabo, nie? Więc lepiej jak mamy wybór i sami sobie zbroimy.